Dla mnie była po prostu moją siostrą, bo to była też moja jedyna siostra, więc dla mnie ta jakby funkcja taka w społeczeństwie jest najważniejsza, to, że była moją siostrą. No i moim zdaniem była całkiem taką, nie powiedziałabym, że zwykłą dziewczyną, bo jednak dużo robiła takich, była bardzo wyjątkowa w takim sensie, że bardzo dużo robiła różnych rzeczy. Wiele czy się angażowała, to może nie jest takie bardzo powszechne. Ale jednocześnie nie była jakby, oprócz tego, że była w tym wolontariacie misyjnym i jeździła na misję, co było takie bardzo ważne faktycznie w jej życiu, bo od kiedy wstąpiła do wolontariatu misyjnego, to już właściwie dużo rzeczy się kręciło wokół tego i rzeczywiście bardzo dużo wyjazdów, czy znajomych, czy jakichś aktywności dodatkowych, to było związane właśnie z tym wolontariatem. No ale poza tym po prostu była taka jak każde dziecko, każda dziewczyna w jej wieku wcześniej chodziła do szkoły, miała przedmioty, z których się lepiej uczyła, gorzej. Miała przyjaciół, miała chłopaka, miała znajomych, uprawiała sport, nie wiem, słuchała muzyki, miała rzeczy, które lubiła jeść, których nie lubiła. Była taka jak wiele innych osób, myślę, że wokół niej, czy wokół nas w ogóle. To jest, myślę, że takich osób jest bardzo dużo, tylko po prostu o nich się nie mówi, dobra, jak coś się stanie, no to wtedy nagle ojej, jaka ona była cudowna, ale, no bo oczywiście była, ale dużo jest takich ludzi i więc myślę, że jakby, no, dla mnie to byłoby ciężko ją opisać jednym zdaniem, bo ja z nią spędziłam 20 parę lat życia. Właściwie całe moje świadome życie właśnie to było z Helenką, bo jest tam między nami tylko 2 lata różnicy. Więc tak jednym zdaniem miałam powiedzieć, jak ta nasza relacja, no to była po prostu moją siostrą przede wszystkim dla mnie. Czyli taką w sumie też osobą chyba najbliższą, tak tutaj na ziemi i ona też najbardziej chyba rozumiała te rzeczy, w które ja tam gdzieś się angażowałam, jakieś muzyczne na przykład, czy coś, no bo jakby jednak siedziała w tym temacie muzyki, czy oazy na przykład, czy coś, no to ona jednak była taką osobą, która rozumiała to, co ja do niej mówię na przykład, o czym się jej opowiadałam, to wiedziała, o co chodzi. Helenka jest osobą taką bardzo inspirującą, dla nawet takich ludzi, którzy jej nie znali, nie? Że sam jej życiorys i to, co ona robiła, czyli, no bo jak ktoś jej nie znał osobiście, to może tylko o niej wiedzieć tyle, co to ktoś napisze albo opowie. Czyli takie z jednej strony suche fakty, a z drugiej strony jakieś takie relacje czy świadectwa. I to jest jakieś takie bardzo poruszające może być. Ja nie umiem tego tak do końca z zewnątrz osądzić czy ocenić, bo dla mnie to było, jakby Helenka była tak mocną częścią mojego życia, że dla mnie nie było jakieś takie wyjątkowe. Znaczy, może trochę było, ale jakby ja się już do tego zdążyłam przyzwyczaić, na przykład, że była w szkole w Anglii albo że była w tej Afryce. Dla mnie to była taka naturalna kontynuacja jakby jej życia i tego, jak postrzega życie i jak do niego podchodzi. A wielu ludzi, którzy ją poznają teraz, to dla nich to jest takie wow, ale ona była wspaniała, jak dużo rzeczy robiła. I wiem, że też z opowieści z kolei na przykład moich znajomych, którzy nie znali Helenki, to dla nich jest taką inspiracją, że skoro ona dała radę robić tyle rzeczy, albo takie rzeczy, to ja też spróbuję i wyjdę trochę ze swojej strefy komfortu i na przykład koleżanka mi powiedziała, że poszła na pielgrzymkę na przykład sama, bo Helenka, no to ona też poszła. Albo kolega na przykład mi pisał, że on, ponieważ Helenka była tam, była chora, a robiła tyle rzeczy różnych tam, bo miała tą wadę tam z żyłami, coś tam, przytoki, tak? Miała jakieś takie, nie wiem, niedoskonałości fizyczne, ale mimo to robiła mnóstwo innych rzeczy, no to ja też mogę, skoro coś tam mnie niby ogranicza, ale nie do końca. Więc myślę, że jest taką osobą, jakby takim też wzorem trochę do naśladowania, ale przede wszystkim taką inspiracją, żeby pomyśleć sobie, że jejku, ona mogła robić tyle rzeczy, mimo tego, że na pewno nieraz jej się nie chciało, to ja też mogę spróbować, tak? Być trochę jak ona. Myślę, że to tak chciała. Jak Helenka zginęła, to ja już miałam tak jakby tak rozwinięte jakby różne moje aktywności w życiu. Ona też miała swoje. Że jakoś ja tak kontynuuję to, co robiłam wtedy. Plus dokładam sobie jakieś nowe rzeczy czasem. Ale nie powiedziałabym, że to tak z inspiracji Helenki, że wydaje mi się, że obie po prostu byłyśmy tak wychowane przez rodziców, że trzeba próbować nowych rzeczy. I może nie jak najwięcej, ale że lepiej spróbować i zrezygnować, niż nie spróbować i potem się okaże, że to mogło być coś super. Więc i to z tego powodu Helenka też pewnie dużo rzeczy robiła takich wybitnych, nowych, próbowała. I z tego powodu też ja robiłam różne rzeczy w życiu już takim jakby osobno, czyli już odkąd wyjechałam na studia.
które jakby czasem na przykład robiłam coś przez rok czy przez pół roku i później to odkładałam, no ale próbowałam różnych nowych rzeczy i tak w sumie jest dalej, że jakby próbuję coś, co mi tak odpowiada, jest zgodne z moimi, nie wiem, zainteresowaniami, ale nie powiedziałabym, że to jest inspiracja Helenki, bo ja tak już miałam wcześniej. Kiedy ona jeszcze żyła, to ja też tak robiłam w sumie. Oby byłyśmy tak w ten sposób nastawione jakby do życia, że trzeba jak najwięcej próbować nowych rzeczy robić, nie? Tak, oczywiście takich dobrych. Więc myślę, że jakby nie trudno, myślałam o tym pytaniu, ale trudno mi znaleźć taką rzecz, że czegoś nie robiłam wcześniej, jak Helenka zginęła, to mnie nagle zainspirowała. Czy były takie rzeczy, do których mnie inspirowała, jak jeszcze żyła, czyli na przykład ten wolontariat. Ona mnie tak namawiała, w końcu mnie tak wciągnęła trochę. Tak się okazało, że jestem nagle w wolontariacie. No i tak wciągnęła mnie do tego wolontariatu, więc ja już tam zostałam, no mogłam odejść. Ale stwierdziłam, dobra, to już tak zachęcała, to już zostanę. No potem i tak zrezygnowałam, bo już było to dla mnie za dużo, ale to była taka rzecz, którą spróbowałam z jej inspiracji. Tylko że to było dużo wcześniej jeszcze, jak Helenka żyła, a nie mam teraz tak, że jak ona umarła, to ja teraz znajdę coś takiego, żeby... Nie znajduję czegoś takiego w swoim życiu teraz. Czuję taki brak, że zostałam, że dlaczego tak jest, że ja zostałam pozbawiona takiej relacji, której mi teraz bardzo brakuje. Znaczy wiadomo, że musiałam sobie ułożyć jakoś życie na nowo, już bez tej siostrzanej relacji i że jakby zaakceptowałam to, że teraz już jestem jedyną córką na przykład, że już gdzieś byłyśmy razem na przykład w rodzinie takiej dalszej, no to zawsze byłyśmy jako dwie postrzegane, a teraz to nagle ja sama. I mam czasem takie myśli do mnie wracają, że jakby bardzo, dlaczego została zabrana właśnie mi, no nie? Dlaczego to ja zostałam pozbawiona siostry, a nie, może nie, że ktoś inny, ale że dla mnie to jest taka duża strata i tego już się w żaden sposób nie da zniwelować, bo to nawet jeżeli stworzę kolejne relacje jakieś w swoim życiu, to już nie będzie to samo nigdy. Więc nie jest to taka tęsknota, bo tęsknić to chyba można za kimś, kto wiadomo, że wróci. A tutaj już nie wróci. To bardziej ja pójdę tam, ale nie wiadomo kiedy. Więc to nie jest takie, że wróć, no bo wiem już, że nie wróci. Tylko takie właśnie, że taka pustka trochę. Może nie taka już jak na początku, taka, że pół życia po prostu nagle gdzieś zniknęło. Jakoś tak musiałam sobie to nad tą dziurą coś tam ułożyć i powiedzmy uklepać to jakoś, że jest dobrze, ale no to są takie, to jest taka relacja, która się właśnie w żaden sposób nie da się jej zastąpić czymś innym. Mogą być inne dobre, ale tego się już nie da zastąpić czymś innym. No i szkoda mi tego po prostu, że mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam nawet może nie wypowiedziałyśmy tego, ale nie, no było. Na przykład dostałam kiedyś od Helenki taką karteczkę, że tak byłam na Erasmusie, że będę, że mam się cieszyć z tymi chwilami, które spędzam za granicą, będę opowiadać kiedyś dzieciom, wnukom i siostrzeńcom, jak to podróżowałam po świecie. No i ja już wiem, że już nie opowiem siostrzeńcom, bo już nie będę miała siostrzeńca, nigdy nie będę ciocią dla kogoś taką bliską. No jakby nie zobaczę jej ślubu, nie będę jej świadkiem, no takie rzeczy. Ja chyba na początku najbardziej to o tym myślałam, o takich rzeczach, które gdzieś tam się miały wydarzyć i dla nas były takie, że no wiadomo, że tak będzie kiedyś, że będę miała jakieś takie miejsce w jej życiu, ona będzie miała takie miejsce w moim życiu kiedyś, nawet jak to życie się zmieni bardzo, jak już skończymy studia i tak dalej. No i nagle to wszystko tak po prostu się okazuje, że tej przyszłości w ogóle, którą ja sobie zaplanowałam, czy tam w ogóle planowałam, zakładałam, byłam pewna, że ona będzie, to nagle się okazuje, że tego w ogóle nie ma. Że jest do tego momentu, gdzie doszłyśmy, a dalej już jestem sama i już nie ma nic dalej. Więc no, po prostu no, brakuje mi tego, bo wiem, że to jest, znaczy jakby teraz doceniam tą relację może na pewno bardziej. I staram się, jakby przypominam sobie to, co kiedyś przeżyłyśmy razem, no i po prostu szkoda mi, że tego już nie będzie więcej już nigdy. Co tak, ale to nie jest takie coś, że jakby codziennie myślę po prostu o tym, że kiedy ona będzie z powrotem w moim życiu, bo wiem, że to już się nie zmieni tutaj nic. Że to też nie chodzi o to, że ja będę teraz nieszczęśliwa całe życie, bo
bo jest mnóstwo rzeczy pięknych w moim życiu cały czas i to nie, no nie wiem, jest mnóstwo powodów mam do radości, do uśmiechu cały czas nowych, no ale jest taki cały czas taka luka w sercu moim, który nikt i nic nie jest w stanie wypełnić i tak już zostanie po prostu. No a ja się muszę nauczyć jakoś z tym żyć. Przedwczoraj dostałam taką wiadomość na Facebooku od jakiejś pani, która pisała, że jak zeszła w ciążę, to na pierwszych badaniach wyszło i duże prawdopodobieństwo zespołu Downa, tej dziewczynki, która miała się urodzić. No i ona mówi, że nie może tego jakby oficjalnie przedstawić jako cud, bo nie robiła tych kolejnych badań, ale dziewczynka się urodziła zdrowa. Oczywiście ma na imię Helenka. Dostałam jej zdjęcie też. To w sierpniu się urodziła. I też mówiła ta pani właśnie, że była na grobie Helenki 4 sierpnia i mówiła, że było jej tak już ciężko i mówiła do Helenki, że tak już by chciała urodzić i następnego dnia pojechała do szpitala i się urodziła Helenka, więc to taka świeża sprawa, ale takich spraw jest dużo. A ja w swoim życiu to najczęściej jak coś zgubię, to Helenkę wzywam na pomoc i bardzo często się szybko coś znajduje. Ale to nie powiedziałam, że taki cud w kategoriach takich, że medycznych, że spektakularnie, że coś miało być zupełnie inaczej, a wyszło tak. Jakby dużo mam w życiu takich, no niby przypadków, ale przypadków nie ma, że coś mi się właśnie kogoś spotkam na przykład, że poszłam w inne miejsce i kogoś spotkałam. Myślę, że może być część jakbyś coś z inspiracji Helenki w tym, ale no ja na przykład bardzo ją proszę, albo na przykład tak gdzieś biegnę i boję się spóźnić, to też czasem. Więc takich, ja po prostu, dla mnie to jest cały czas, wiadomo, że już teraz w innej relacji, ale siostra i myśmy o takich, jakby miałyśmy oprócz tego, że rozmawialiśmy o takich ważnych rzeczach, prawda, ale też rozmawialiśmy o takich bardzo prostych rzeczach i nieraz razem biegłyśmy na ten pociąg obie spóźnione, albo razem nam coś ginęło i czegoś szukałyśmy. Więc dla mnie ja staram się tak tą relację jakby utrzymać trochę, znaczy jakby może nie sztucznie, ale że wtedy mi pomagała, to teraz też może, zwłaszcza, że ma teraz większe możliwości, już takie niebiańskie. Więc tak, no, o takie rzeczy najczęściej, a jeżeli chodzi o takie cuda, że większe, że coś tam się dzieje, no to tak, jakby docierają do mnie gdzieś tam takie sygnały, więc faktycznie jest coś takiego, że no właśnie to jest jeszcze a propos tego, że ludzie cały czas ją traktują jako inspirację i kogoś takiego, kto zachwyca też w jakiś sposób, nie, swoim życiem. Że jest taka, jej, ona była taka wspaniała, tak straszne to jest takie, że tak młodo zginęła, ale była taka, jeju, no święta po prostu, chodząca po ziemi, chociaż nie w takim znaczeniu, że tylko Pan Bóg i Kościół, tylko jednocześnie taka pełna życia, a jednocześnie tak blisko Pana Boga i wszyscy, jakby większość, może nie wiem, czy wszyscy, ale myślę, że zdecydowana większość ludzi wierzy w to, że jest w niebie, więc ją prosi. Tak na takiej zasadzie, że myślę, że zwłaszcza ci, którzy ją znali blisko, tak? No to jest mieć kogoś takiego w niebie tak blisko, takiego bliskiego, kogo się dobrze znało, no to jest takie trochę wtyki. Nawet ja na przykład dostaję takie czasem prośby, żeby się pomóc za wstawieniem Helenki o coś. A ja mówię, no ale to ty też możesz się pomodlić. No tak, ale wiesz, siostry to bardziej posłucha. Więc faktycznie jest coś takiego, że ludzie widzą w Helence taką orędowniczkę, nie? Bardziej, że ona jakby nie doczekała się swoich dzieci, więc może się opiekować też innymi dziećmi, że nie miała swojej rodziny takiej, wiesz, że na przykład ktoś takiej jakby swojej założonej, tak? Że na przykład ktoś ma takie pierwszeństwo do jej jakby, nie? Żeby bardziej go słuchała. Tylko po prostu jest taka, mi się wydaje, że taka się stała nagle dostępna dla wszystkich, nie? I ludziom jest taka bliska. Tak mi się wydaje, nie? Ja to zupełnie inaczej to widzę, bo dla mnie zawsze była bliska. Teraz może jest trochę dalsza, bo z tego względu, że już ta relacja jest taka, no,
jakby w połowie urwana, bo ja mogę jej do niej mówić, a od niej nie usłyszę nic. No ale z kolei dla ludzi, którzy jej nie znali wcześniej, a ją poznali nagle, to ona się staje nagle taka bliska. Że taka, no wiesz, no żyła między nami, pracowała jak każdy inny pracuje, chodziła na studia, chodziła po tych samych korytarzach, co wielu studentów, to jakby zna te problemy od środka, no to kogo innego można poprosić o wstawiennictwo, jak nie ją, nie? Tak mi się wydaje na tej zasadzie. Ale faktycznie zdarzają się takie interwencje cudowne. Helenka mnie wciągnęła do tego wolontariatu misyjnego, tak trochę podstępem, ale jak już tam się znalazłam, no to byłam na tych spotkaniach i tam przez rok czy przez dwa lata uczestniczyłam, ale ciągle mi te wyjazdy misyjne, wakacyjne kolidowały z wyjazdami oazowymi, z rekolekcjami i ja sobie tak wtedy myślałam, że no jakbym kiedyś mi się udało pojechać na oazę i na misję, że jakby słyszałam, że coś takiego jest, gdzieś tam się obiło uszy, no to jakby mi się tak udało kiedyś załapać, to wtedy to by mi pasowało, ale jak tak muszę zostawić nagle na przykład oazę na całe wakacje i jechać, no to nie do końca, bo jednak jestem, moją wspólnotą jest ruch Światło Życie. No i właśnie w tamtym roku, w marcu się dowiedziałam, że ojejku, jest taka możliwość, że tak się da, czy w styczniu. Więc to było tak trochę pośrednio, bo ta moja myśl o tym, że w ogóle mogę jechać na jakiekolwiek misje, że to jest takie bardziej realne, no to była dzięki temu, że Helenka mnie tego wolontariatu wciągnęła, ale potem to na przykład, że pojechałam teraz, to nie było, znaczy ja byłam przygotowana na to, że wszyscy będą pytać, o pewnie jedziesz kontynuować misję twojej siostry. No nie, bo Helenka miała swoją misję, mam swoją misję, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jakby to jest jej życie, jej życia już nie skończę, to mam swoje. I tym się muszę zająć. Aczkolwiek na pewno też to, że Helenka właśnie była w tym wolontariacie, mocno wpłynęło na to, że ja byłam też później w tym przez chwilę. Jakoś tak się... Jakoś tak były mi te tematy jeszcze bliższe może też dzięki temu, nie? Te misyjne. Tak myślę, ale to nie była taka wprost, że jak Helenka zginęła, to ja pomyślałam sobie, no to teraz ja muszę jechać kontynuować jej misję. No, zupełnie nie. Byłam na rekolekcjach Ruchu Światło Życie, to znaczy prowadziłam te rekolekcje jako animator grupy. W Kenii prowadziliśmy rekolekcje 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. To są takie, w Polsce to się robi jako formację taką roczną po pierwszym stopniu. A w Kenii, ponieważ nie mają tam jeszcze formacji takiej stałej, bo jeszcze jest za mało ludzi w oazie, w sensie dopiero się to kształtują te struktury, więc my robimy te rekolekcje, jakby tę formację roczną w formie rekolekcji takich nawet 15-dniowych, bo tam jeszcze się dodaje coś. Ja w Tanzanii współprowadziłam rekolekcję trzeciego stopnia Oaz Nowego Życia, czyli takie ostatnie długie rekolekcje w formacji oazowej. No a poza tym, jak jeszcze tam w międzyczasie byłam w takiej szkole sierocińcu Shalom, tam są dzieci albo w ogóle bez rodziców, albo z jakichś takich patologicznych rodzin, albo półsieroty. No i tam jakby robiłam takie bieżące rzeczy, tam trzeba było karmiłam jakieś dziecko małe, albo cerowałam ubrania, takie proste rzeczy. Przypominało mi się to, co mówiła Helenka o Zambii właśnie, o tym i swoim doświadczeniu, o tym, że się bardzo docenia nagle wszystko, co jest w Polsce, w Europie, że tego tam nie ma. I miałam właśnie podobne doświadczenie rzeczywiście. Znaczy, jakby nie było, znaczy trochę byłam przygotowana może dzięki temu, że słuchałam wcześniej tych opowieści, ale też jakby podobne miałam odczucie w pewnych momentach, nie? Że właśnie faktycznie jest tak, że się wraca do Polski i nagle wszystko jest łaską.